Cześć, tu Paweł. Witam Was na swoim pomidorowym kanale. Dzisiaj będzie trochę o pomidorach, paprykach. Zapraszam. O bazylii. Trochę o szczepieniu jabłoni. Trochę o warzywach. I trochę o kwiatach wysianych w zeszłym roku. Zapraszam. To zaczynamy od pomidorów. Te, które tutaj widzicie, to był wysiew testowy 24 lutego. Tak wyglądają dzisiaj. A tutaj obraz pomidorów wysiewanych 24 lutego. To są właśnie te. Te były główny wysiew 16-17 marca. Tak wyglądają obecnie. A tutaj ostatni wysiew, to jest 31 marca, zaczynają wschodzić. Ten kwitnący to wczesna odmiana Atol, sadzonkę dostałem. Jeszcze nigdy nie miałem o tej porze kwitnących pomidorów, a tutaj już jest. Te zasiałem 24 lutego. Myślałem, że będę na nich coś szczepił, ale zobaczymy. Są już odpowiednio duże do szczepienia. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj wysiane 17 marca. I 31 marca. Pomidorowe karzełki Microtom Red i Microtom Gold. Na niektórych pojawiają się już kwiaty. A tutaj te same pomidorki Microtomy, ale wysiane 17 marca. I kilka innych odmian karbowych. Przy wysiewie podstawowa sprawa to lista. U mnie coraz dłuższa. Do tej pory zebrało się 370 odmian pomidorów, ale wysiewam tylko wybrane, ponieważ nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć w jednym sezonie. Dobrze jest też sobie rozplanować wielodoniczki i po prostu po kolei siać i zapełniać kolejne oczka. Te pomidory zamierzam pikować w przyszłym tygodniu, pod koniec. Już najwyższa pora, robi się ciasno, dotykają się liściami, przez to zaczynają wybiegać. Podstawowy błąd przy siewkach pomidorów to przelanie, zatrzymanie wzrostu, obumarcie korzeni, no i potem przestają rosnąć, czekają, aż nowe korzenie się wytworzą, także ostrożnie z podlewaniem, nie przelewajcie pomidorów. Lepiej je przesuszyć niż zalać czy przelać. Ja zachęcam do wymiany nasion. To jest super sposób na to, żeby uzyskać fajne, sprawdzone odmiany nasion od innych ludzi,
którzy lubią pomidory. To już moja ostatnia wymiana nasion w tym sezonie. Najwyższa pora, żeby je wysiać. Tutaj lista pomidorów, które wysiewałem 24 lutego. A tutaj lista tegorocznych papryk. To idziemy do papryk. To jest mój drugi sezon z paprykami. W tym roku w zamian za pomidory dostałem ponad 40 odmian papryki i wysiałem. Spodobało mi się i zacząłem się bawić właśnie też paprykami. Wysiewane 9 lutego. Tak wyglądają na dzień dzisiejszy. No i chyba będę miał bakłażany w tym roku, ponieważ nieźle rosną. Tutaj widać właśnie bakłażan. W zeszłym roku miałem kłopot z bakłażanem ze względu na przędziorka. Zobaczymy, jak będzie tym razem. A tutaj moje najdłużej kiełkujące papryki. Myślałem, że się już na niektóre nie doczekam. Tutaj jest widoczny Black Czech, ale wreszcie coś puścił. I ostatnie papryki, które myślałem, że już nie wykiełkują. Ponad miesiąc czekania, żeby wykiełkowały. Tutaj moja kiełkownica w akwarium. Zobaczcie, co tu się dzieje. Orzech włoski. Jabłonie, ale tutaj nie chciały kiełkować. Idziemy dalej. Tutaj kolejne jabłonie, ale te są w znacznie lepszej kondycji. To będą podkładki do szczepienia. A tutaj trochę szczepionych czereśni. I zrazy do szczepienia. Teraz zakopię je gdzieś w zimnym piasku i poczekam do maja na szczepienie pod korę. Tutaj widoczne są przeszczepione jabłonie. A tak wygląda miejsce szczepienia już kilka lat temu. Tu jest przykład jabłoni szczepionej wielokrotnie. Jedna odmiana, druga, tu jest trzecia i do góry też została przeszczepiona. Tutaj przeszczepiony przewodnik. Widać ładnie już wykształcone kwiaty. Tutaj berberysy z nasion, zeszłoroczne siewki jabłoni. Tu jest przykład jabłonki ozdobnej, zaszczepionej w zeszłym roku. Tutaj widać podkładkę, miejsce szczepienia i tą właśnie jabłoń ozdobną. I na koniec bazylia. Tym razem wysiałem kilka odmian bazylii
wczesne wysiewanie. Może to za wcześnie było, ale dzięki temu mogę już spróbować, jak smakują i docelowo wysiać te, które mi najbardziej odpowiadają. A tych, co lubią pomidory, zapraszam do pomidorowej grupy na Facebooku. Lubię pomidory dla tych, co tęsknią za smakiem własnych pomidorów.